No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj już mamy 12. Z rana paliwo przyjechało, potem pocielaki. 7 sztuk dzisiaj sprzedałem i muszę szybko lecieć karmić krowy, bo już nie mają. Brat pompuje szamba dzisiaj. Płynu nie ma. Ty. Ktoś ostatnio nie zatknął. Kurde. Może, że spojrzałem. Ktoś nie zamknął tego. Tylko teraz kto ostatni dmuchał? Tego się nie dowiemy. Dobra, płyn. Trzeba dolać. Sporo mało było. Dobra. No? Gdzie? A, jo, dobra. Dobra, mówię, tu przyjechali. Akurat jakaś ubojnia się reklamowała. Ale mówię, tu gdzieś jeszcze płyn gdzieś musi uciekać. Już jakiś czas tu nie zaglądałem, mówię, zajrzę dzisiaj. Tu się coś poci. Nie wiem, czy widać. Ciekawe, czy to stąd leci tak. Tak jakby tu stąd leciało. Z tej nakrętki tu u góry. Nie wiem, czy to jest regulacyjne coś. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale leci. Chyba, że to jest jakiś. Nie. Dobra. Przy następnym serwisie będę musiał chłopakom pokazać, że tu płyn ucieka tędy. Tak poza tym wszystko wygląda ok. No to ogólnie mi się wydaje, jeśli chodzi o ładowarkę, że do silnika jest bardzo fajny dostęp. No bo w sumie jak czasami patrzę na te ładowarki innych producentów, to no ten dostęp jest taki trochę słabszy. Tu wyczyszczę.
No tu mamy wężyk do spuszczania oleju. Tutaj to się odkręca i wkręca się właśnie tą rurkę i można fajnie spuścić olej. Także ogólnie fajna, przemyślana konstrukcja. Także co? Nic, zamykamy, wszystko jest w porządku. Można jechać. A, w sumie jeszcze tu wykręcę. Zobaczę, jak tu chłodnica jest. Bo to w sumie też. Niby to cofanie powietrza jest, ale to nie jest. Zawsze takie idealne, że idealnie wyczyści. No bo jak odpalamy, to od razu wydmuchu, ma kierunek wydmuchu. Także jak się wzrusza, to zawsze coś tam wydmucha więcej. Tu weźmiemy, odkręcimy. No, ostatnio widziałem Kronę na swojej fabryce. Ma to, taką ładowarkę, tylko że w kolorach Kronę. To na 1 kwietnia dali, że zaczynają produkcję ładowarek. To ten cały syf wyciągniemy. Przedmucham innym razem, bo aż takie brudne nie są. Także zamykamy. Dobra, bo czas nam ucieka. Trzeba się brać do roboty. O, z cielakami dzisiaj już mniej mleka pójdzie, bo lżej. Bo 7 cielaków mniej, no to jest tak 14 litrów. 2 razy dziennie, no to 28 litrów mniej. Także no to już jest dosyć sporo. Patrząc na to, no dajmy 28 razy 2,67, jakoś tak było ostatnio. To ile mamy? Kurde, rękawiczki mi odjechały. No to 74, no 75 zł zaoszczędzone już dziennie, także jest ok. No i dobra, kończę karmienie, ale dostałem telefon, że po wapno przyjedzie jeden klient, także trzeba będzie albo... No przyczepą nie wyjadę, bo hydraulika jest ten. Muszę wyjechać tutaj tym agregatem aktywnym i tym siewnikiem i 5 worków będzie zabierał. Tu te są dobre. Ten jest dobry, ten jest dotknięty. Tutaj siewnikiem dotknąłem. Także tu bym miał raz, dwa. No to te 5 idealnie. Także... No już chyba jest. Dobra, widzimy się później.
się rozpadało w międzyczasie. Masakra, akurat siewnik wyciągnąłem i musiał zmoknąć. Ale to tam dużo nie jest. Także myślę, że jest ok. Tu robota jest przy tym siewniku jeszcze. A w sobotę chcę siać, czyli jutro już mamy piątek. Czyli dzisiaj już muszę się za to trochę wziąć. Tu muszę odkręcić koło i jutro z rana pojechać do naprawy. I tu muszę zobaczyć, czy dostanę taki uchwyt, bo tu się urwało, a jak nie dostanę, no to będę musiał znowu spróbować pospawać. Tu się wygięło. Ja nie mogę, nie wiem, czy to słyszycie. Znowu mocniej pada. No sekre, dobra. Lecę wysypać miksa na szybko. Do rozwożenia szamba pogoda idealna. A tak do wszystkiego innego trochę do dupy. No ale jest jak jest. Pasowóz już na pewno wymieszany. Także lecę szybko wysypać i widzimy się później, bo już przerwa będzie zaraz. No i dobra, karma wysypana. Idę zobaczyć, ile napadało, bo w nocy chyba też coś padało, z tego co kojarzę. Także zobaczymy, ile tego jest. Się rozpogodziło. Żdownica żyje. Ładna sztuka. No to na łące coraz ładniej to wygląda. Tu mamy niecałe 3 litry. Takie 2,8 litra. Także na razie zostawię. Może coś dopada później. To się zliczy wszystko. Dobra, odstawiam wóz. Idę na obiad, bo już jest 3:30. Dzień przeleciał, nawet nie wiadomo kiedy. Tak naprawdę jeszcze 2 godziny i dojenie się zaczyna, także no, planuję chyba nockę zrobić, uprawić drugi raz tą ziemię tam, no tam, gdzie miałem te doświadczenia swoje. Także no zobaczymy jeszcze. Kultywator podczepię może i zrobimy. Bo tam było na płytko, tak na 8 cm z tymi, no na 8 cm szły te skrzydełka. Tam wiadomo, na te 15 cm może dzioby szły. Teraz zrobimy tak, że na te 10 cm będą szły skrzydełka i na te, no, 15-18 cm te dzioby będą szły. Także no, no widzę, sąsiad za oranie się bierze. Także no, jest 16-14 i 4-skibowy agromasz. Fajnie w tamtym roku sobie kupił. Taki fajny, lekki pług, bo wiem, jak mieliśmy ten nasz 5-skibowy, to on był za ciężki był ten pług po prostu. No, ale nic. Krowy nakarmione. Idę teraz siebie nakarmić. A tu jeszcze idę po pieniądze za wapno. Ile ja tego wapna w sumie jeszcze mam? Zaraz zobaczę. Tu i tak, ale w sumie już chyba mówiłem, że te maszyny tak na wierzchu, bo jeszcze robota jest. Tu mamy, ten jest uszkodzony, to nie będę sprzedawał. Tu mamy tak.
No, no tego jeszcze też muszę wziąć i wyciągnąć. 2, 4, 6, 8, 9. Tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, pięć. Czyli tak. Tu mamy 20, 29. Potem 33, 37 i 46. 46 worków jeszcze jest. Jakby, jak ktoś jest chętny, można się zgłaszać. O, jeszcze się przejdę, zobaczę, czy się nic nie wycieliło w międzyczasie. Rano był cielak, jeszcze muszę go zakolczykować, to po przerwie zakolczykujemy, albo w sumie teraz jeszcze, bo obiad dopiero za 15 minut, także może się, no bo tu jest przedwczorajszy, a tu jest dzisiejszy byczek, ale już zaklepany. Nawet nie wyszedł, jeszcze był w krowie, a już był zaklepany, także... No, nic więcej się nie wycieliło. Po przerwie? Po przerwie weźmiemy te krowy, przegonimy w końcu, bo to już się odwlekło dosyć. Póki jeszcze farba widać, jest widoczna. Także, no, po przerwie wyciągamy. A tu woda leci. Tak, to szambo nigdy nie będzie puste. No. Dobra, ja idę kolczykować te cielaki. Także widzimy się już po obiedzie. O, nieźle się żarzy. Ostatnie te słupki spaliłem. O, w sumie tu jeszcze. Te są przekręcone, także to zostawiam. Tu jeszcze jeden jest, go się wrzuci. A ten jest taki... Tym czarnym pomalowany, to nie będę ten, kurde, nawet podejść nie idzie. Mam nadzieję, że się rozpali. O, dobra. Ze środka już można w sumie wygonić. Co? No. Dobra, tu poczekamy jeszcze z otwieraniem. Dobra, wygonimy najpierw ze środka i wtedy trzeba odseparować. Dobra, wgonione. Zawsze jedna musiała jeszcze uciec, ale daleko nie uciekła. W sensie daleko, dookoła obory poszła i tu była. Nie było takiego problemu. Otwieram te bramki. Jeszcze trochę dojenie, także no nie wiem, zobaczę, czy się zmotywuję i na wieczór, na nockę pojadę uprawiać, czy nie. Też zależy, o której brat skończy wożenie szamba. O, padało, nie wyjeżdżałem uprawiać, ale ten, posprzątałem tam trochę znowu. Jeszcze nie jest koniec. Jeszcze jutro na pewno jeszcze roboty jest, żeby to posprzątać. No ale już dzisiaj trochę szybciej kończę. Mamy 21. Także na dzisiaj wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.